powiemy o początku Sępoleńskiej Ligi Futsalu, o przetargu na budowę ulicy Komierowskiej i Stodolnej oraz o kanalizacji w Lutowie. Ale nasz program rozpoczniemy od promocji książki Wiadomości nie tylko potoczne. Ja jestem osobą, która od dobrych kilkunastu lat dziwne hobby i przegląda stare gazety. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń listopada w gminie Sępólno. Wiadomości nie tylko potoczne. To tytuł książki Łukasza Jakubowskiego z biblioteki w Sępólnie, której premiera odbyła się kilka dni temu. Książka opowiada o tym, jak o Sępólnie Krajeńskim pisała regionalna prasa w XIX wieku. A jak się okazuje, wzmianek o Sępólnie było w tamtym czasie sporo. Jest to już trzecia książka w ostatnim czasie, która powstała pod skrzydłami Sępoleńskiej Biblioteki, a każdy, kto zjawił się na spotkaniu z autorem, mógł liczyć na jej egzemplarz z dedykacją. Jest to trzecia książka mojego autorstwa, chociaż mojego autorstwa to jest powiedziane trochę na wyrost, z tego względu, że ta książka tak naprawdę ma autorów wielu. Ja jestem osobą, która od dobrych kilkunastu lat ma takie dziwne hobby, i przegląda stare gazety, te, które mamy wymienione w podtytule między innymi, czyli Gazetę Toruńską, Pielgrzyma i Przyjaciela, i szuka w tych gazetach informacji na temat Sępólna Krajeńskiego i jego okolic. Tak jak wspomniałem, jest to robota, którą się param już od kilkunastu lat. Czułem sobie tak ostatnio Gazeta Toruńska. Ona była wydawana od 1867 roku. Ja przejrzałem wszystkie roczniki do roku 1900, czyli 33 roczniki. I licząc po 300 numerów na każdy rocznik, to wyszło mi, że samej Gazety Toruńskiej, to ja to sobie przejrzałem prawie 10 tysięcy numerów. Czyli ogrom roboty. Przy czym od razu przyznam, że nie robię tego na okrągło, to są takie bardziej kompulsywne zachowania. Na zasadzie znajdę coś fajnego i mnie to wciąga i potem przez miesiąc się, że tak powiem, w cudzysłowie obżeram tymi treściami. Potem robię sobie półroczny detoks. Czy kilkumiesięczny, no i znowu pojawia się coś, co sprawia, że od tych gazet się nie mogę oderwać. Możemy się spodziewać tego, co znajdziemy w dzisiejszej prasie, ponieważ oczekiwania czytelników były takie same. Więc wiadomości potoczne, wiadomości handlowe, korespondencje, listy do redakcji, poruszane wszelkie bolączki i problemy ówczesnych mieszkańców ziemi krajeńskiej. To wszystko tutaj znajdziemy. Pierwsza ważna kwestia, którą wydaje mi się, że mogę tutaj poruszyć, to jest kwestia języka. Polszczyzna drugiej połowy XIX wieku nie jest na szczęście językiem obcym, da się to czytać i zrozumieć. Natomiast doszedłem do wniosku, że żeby lektura tej książki była wygodna dla współczesnego odbiorcy, to powinienem zdecydować się na modernizację tego języka. Co uczyniłem? Więc to jest pierwsza kwestia ich tutaj prac nad tekstem. Druga, niektóre wypisy starałem się uzupełnić o dodatkowe informacje. Znaczy, na pewno znajdziemy tutaj przypisy, które powiedzą nam co nieco o osobach występujących w tekście. Na pewno będzie tutaj słowniczek co trudniejszych wyrazów, co też pozwoli lepiej przyswoić sobie te treści. Ale też, jeżeli wiedziałem, że nadanie kontekstu do danej informacji, do danego tekstu jest konieczne, to też decydowałem się na taki krok. Nie jest tak, że każdy z przypisów jest tutaj rozwinięty, natomiast wiele tak jednak, mimo wszystko. Lada chwila zakończą się prace związane z przebudową ulicy Bajkowej w Sępólnie Krajeńskim. Jest to część dużej inwestycji prowadzonej przez Zakład Transportu i Usług. W jej ramach powstają także ulice Reja, Prusa, Radosna i Więcborska. Z kolei w nowym roku ruszą też prace w Piasecznie, Dziechowie i Sikorzu. Panie prezesie, za nami ulica Bajkowa, niestety cała w śniegu, więc nie widać, czy już gotowa, czy nie. Dlatego pytam, gotowa, czy nie? Jeszcze niestety nie gotowa. Jesteśmy na etapie już zakończenia tych pomału prac. Pozostało nam jedno wyniesienie do wykonania, które będzie w ten tydzień zakończone. No i oczywiście oznakowanie poziome i pionowe. Ze względu na taką aurę, jaką mamy na chwilę obecną, oznakowania nie możemy wykonać, ale tutaj jeżeli chodzi o termin, jesteśmy bezpieczni, ponieważ wszystkie te nasze drogi, które mamy tutaj zadane, mamy do końca czerwca przyszłego roku.
Też za naszymi plecami widać, że zniknęły te słupki, które uniemożliwiały przejezdność tej drogi, natomiast pojawił się zakaz wjazdu od połowy tej drogi. Rozumiem, że jakaś zmiana organizacji ruchu zaczęła już tutaj obowiązywać. Tak, zaczęła obowiązywać. Już udostępniliśmy tutaj ruch dla mieszkańców, aby i tutaj dla użytkowników szkoły oraz przedszkola, żeby mogli uczestniczyć tutaj, już dojeżdżać bezpiecznie. Tak jak pan zauważył, zmieniło się tutaj organizacja ruchu. Ta cała droga, jak przedtem była w połowie drogi nieprzejezdna, tak teraz stała się przejezdna po całym swoim odcinku, całej swojej długości, lecz został wprowadzony na odcinku przedszkola ruch jednokierunkowy. Czyli będziemy mogli wjechać tutaj od ulicy Baczyńskiego, lecz wyjechać z parkingu będziemy mogli dopiero na ulicę Odrodzenia. Tutaj do ulicy, właśnie tutaj do przedszkola, mamy ruch dwukierunkowy, więc tutaj będą mogły się poruszać, lecz nie będzie możliwości wjechać w tamtą kierunku. Wspomniał już pan o tym, że ta ulica jest częścią tego dużego, większego projektu, z którym musicie się do czerwca uporać, do czerwca przyszłego roku. Jak wygląda sytuacja, tak chociaż w jednym zdaniu, na Reja, Prusa, Radosnej i Więcborskiej, bo też w ostatnim naszym programie wspominał pan, że te trzy drogi na terenach wiejskich, czyli Sikosz, Trzciany i Dziechowo dopiero w przyszłym roku ruszą. Tak, tamte pozostałe drogi, te trzy, co pan redaktor tutaj wymienił, rozpoczniemy po zakończeniu wszystkich tych, które aktualnie mamy tutaj na naszym terenie miejskim rozpoczęte. Jeżeli chodzi o poszczególne drogi, czyli Reja Prusa, mamy tutaj już zakończone obramowania, chodniki, zjazdy do posesji. Pozostało nam tylko ułożenie nawierzchni na jezdni. Jeżeli chodzi o ulicę Radosną, tutaj mamy wykonane wszystkie podziemne instalacje, które były do wykonania. Pozostało nam tylko do zrobienia teraz tak naprawdę już sama branża drogowa i pomału, małymi krokami będziemy tutaj przymierzać się do obramowań i do jezdni, aby tutaj już rozpocząć pracę. Jeżeli chodzi o ulicę Więcborską, którą planujemy równocześnie robić jak ulicę Radosną, tutaj podobna sytuacja. Zakończyły się już wszystkie prace podziemne i będziemy tutaj już tylko tak naprawdę branżę drogową kontynuować i podobna sytuacja. Tutaj będziemy też obramowania oraz podbudowy przygotowywać do końca tego roku. Po nowym roku rozpoczniemy nawierzchnię. Oczywiście, jeżeli aura pogodowa nam na to zezwoli, będziemy kontynuowali jak najszybciej i będziemy tutaj starali się umożliwić mieszkańcom uczęszczanie już po nawierzchniach gotowych. A to nie koniec informacji drogowych w naszym programie, bo władze Sępólna rozstrzygnęły właśnie przetarg na przebudowę kolejnych dwóch ulic w mieście. Komierowskiej i Stodolnej. Część ulicy Komierowskiej posiada starą nawierzchnię w postaci trylinki, tam są już dosyć duże uszkodzenia, a to jest taki teraz główny ciąg komunikacyjny do ulicy Młyńskiej, to jest jedna sprawa, no i druga ulica Niechorska i Stodolna. Ulica Niechorska ma takie parametry, że tam dwa samochody po prostu się nie mogą minąć, dlatego też decyzja o tym, żeby utwardzić ulicę Stodolną i zmienić organizację ruchu w przyszłości właśnie na jednokierunkowe. Całość zadania będzie obejmowało właśnie wykonanie części ulicy Komierowskiej, właśnie zastąpienie tej trylinki asfaltem do ulicy Młyńskiej, wykonanie też ciągu pieszego, bardzo ważnego wzdłuż ulicy Komierowskiej, tego brakującego tutaj, modernizacja oświetlenia na tym odcinku, no i wybudowanie od podstaw ulicy Stodolnej, która będzie połączona właśnie z ulicą Niechorską i Komierowską. Całość zadania będzie kosztowała 1 360 000 zł. Przetarg wygrała firma sępoleńska, Zakład Transportu i Usług. Będzie miała czas 10 miesięcy na wykonanie tego zadania od podpisania umowy, a umowę podpiszemy w miesiącu grudniu. A panie burmistrzu, tam zdaje się też w związku z tym jakby no, uruchomieniem czy przywróceniem do ruchu ulicy Stodolnej zmieni się organizacja ruchu w tym małym kawałku Sępólna. O to właśnie chodziło, żeby zmienić organizację ruchu, spowodować, żeby tam był w tym rejonie ruch jednokierunkowy, ponieważ parametry zarówno ulicy Niechorskiej, jak i w przyszłości ulicy Stodolnej nie pozwalają na bezpieczne poruszanie się samochodów w dwóch kierunkach. No i do tego ruch pieszy, który musi być też bezpiecznie tam przeprowadzony. W przyszłym roku ruszą prace związane z budową kanalizacji w miejscowości Lutowo. To kontynuacja wcześniejszego zadania, w ramach którego nitka kanalizacji dotarła do Kawli i Wiśniewy.
Teraz w tą samą magistralę zostanie włączone właśnie lutowo, a gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych. Środki szacunkowe wynoszą 4,5 miliona złotych. Cieszymy się z tego, że otrzymaliśmy 100% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych. Inwestycja będzie przebiegała od istniejącego kolektora sanitarnego w miejscowości Wiśniewa, który 2 lata temu zrealizowaliśmy, do miejscowości Lutowo. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie o długości 3,5 km i wykonamy 30 przyłączy. 50 dzieci urodziło się w pierwszym półroczu tego roku. Wszyscy oni wraz z rodzicami otrzymali zaproszenie do żłobka na uroczyste powitanie w gronie nowych mieszkańców gminy. Przypomnijmy, że taka uroczystość ma miejsce zawsze 2 razy do roku i jest okazją do zapoznania się z ofertą Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Bardzo serdecznie jeszcze raz witamy wszystkich rodziców i nowych obywateli naszej gminy serpolnokrajeńskiej, którzy urodzili się w pierwszej połowie tego roku. Mamy w gminie Sępólnokrańskiej, jak Państwo wiecie, taki zwyczaj witania nowych obywateli naszej gminy. W 2 turach to robimy. Pierwsze półrocze witamy w 2. półroczu danego roku, a 2. półrocze dzieci urodzone w 2. półroczu danego roku witamy na początku już roku następnego. Ze względu na to, że dużo dzieci się rodzi. Dzisiaj Państwa będziemy witać w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, wręczając stosowne listy gratulacyjne rodzicom i powitalne dla dzieci, łącznie z takim drobnym upominkiem, czyli ręczniczkiem z wyhaftowanym logo dla naszych najmłodszych. To jest malutki wawrzynek, który jest symbolem naszej gminy. On tu jest taki trochę większy, można będzie później z nim zrobić zdjęcie. Tak jak pani dyrektor powiedziała, będzie można też zobaczyć, zwiedzić Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Chciałem przy tej okazji tylko powiedzieć, że władzom gminy Sępólnokrajeńskie zależy na tym, żeby mieć dobrą ofertę dla najmłodszych naszych dzieci w naszej gminie, najmłodszych, tych średnich i tych starszych. Gmina jest odpowiedzialna właśnie za prowadzenie żłobka, klubu małego dziecka, przedszkoli i szkół podstawowych. Staramy się właśnie te warunki zapewnić jak najlepsze dla naszych gościńskich, czego przykładem jest ten obiekt, o którym za chwileczkę Państwo się też przekonacie. Zainteresowanie tą usługą jest tak duże, że ten obiekt będzie podlegał też i dalszej rozbudowie ze względu na ilość chętnych, którzy chcą tutaj swoich podopiecznych zostawić. Ja bardzo lubię te spotkania z najmniejszymi, ponieważ oni jeszcze nic nie rozumieją, nie słuchają i są niecierpliwi, co oznacza, że trzeba skończyć tutaj przemówienia i zacząć wręczać listy powitalne. Dlatego pozwólcie Państwo, że zaczniemy już tutaj prosić rodziców ze swoimi pociechami o odbiór listów gratulacyjnych. I na koniec naszego programu czas na emocje sportowe. Bo jak co roku na przełomie listopada i grudnia w Sępólnie ruszyła Liga Halowej Piłki Nożnej. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Rozpoczynamy tą właśnie 12. edycję. 12 drużyn zgłosiło się do tej edycji. Jedna jest spoza powiatu sępoleńskiego, jest to drużyna z Koronowa. Spodziewamy się, jak zawsze, bardzo dużo emocji, tym bardziej, że jest drużyna z zewnątrz, a to powoduje, że nasi lokalni tutaj zawodnicy starają się wygrać tą ligę. Panie doktorze, jak będą wyglądały rozgrywki? Bo to wiadomo, Liga, Puchar, zdaje się, że pod koniec stycznia zakończenie, wielki finał? Tak jest, zaczynamy dzisiaj 1 grudnia, kończymy 20 grudnia pucharem ligi. Liga będzie miała będzie miała 11 kolejek, w każdej kolejce 6 meczy. Gramy od dzisiaj w piątki, soboty i w niedzielę, bez przerwy świątecznej, także emocje zagwarantowane przez cały grudzień i cały styczeń. Wszystkie mecze będą oczywiście nagrywane i transmitowane, będzie można je oglądać na YouTubie, na kanale 10. Właśnie i a propos jeszcze sponsorów, tutaj w czasie otwarcia wspomnieliście, ta lista cały czas dopisują, ta lista nawet długa wydawałoby się. Tak, jest bardzo dużo sponsorów, którzy wspierają ten sępoleński sport, którzy z nami współpracują od lat, gdyż zarówno my możemy zaproponować im budowanie marki poprzez sport, jak i oni mogą wspierać nas finansowo właśnie przy organizowaniu takich rozgrywek. Jest to dla nas bardzo ważne, bardzo się cieszymy i cały czas zapraszamy nowych sponsorów do tego, żeby
żeby z nami tworzyli te wydarzenia sportowe. Dobra, jeszcze zapytam o ten poziom sportowy, czy to jest tak, że jest jakaś drużyna, która pana zdaniem wybija się ponad przeciętność i już na początku stycznia poznamy zwycięzcę, czy będą się emocje do ostatniej kolejki rozgrywały? Trudno mi powiedzieć. Mogę na to pytanie odpowiedzieć za tydzień lub za dwa, gdyż te drużyny zawsze składają się z różnych zawodników. Drużyny, które mają już ugruntowaną pozycję, mają swoją nazwę, co roku i tak zmieniają skład, więc dopiero po obejrzeniu pierwszej, drugiej kolejki będziemy mogli cokolwiek powiedzieć o liderach tej ligi. No i nie wiemy, na co stać gości z Koronowa. Czy będą walczyć o najwyższe trofeum, na ile niespodziankę sprawią? Słyszeliśmy, że stać ich na bardzo dużo, więc zobaczymy. Tym bardziej będą to emocjonujące rozgrywki.